Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dziś porozmawiamy o jednym z najprostszych, najtańszych środków leczniczych, które możemy wykorzystać przy zaleganiu flegmy, przy stanach zapalnych, na śluzówce nosa, w zatokach, stanach zapalnych oskrzeli i płuc. Środek, który nam pomaga usunąć nadmiar śluzu z górnych dróg oddechowych. I to, o czym będziemy dziś mówić, to jest sól kuchenna. Ogólnie o soli kuchennej my mówimy pod kątem bardziej takich jej szkodliwych właściwości, jeżeli stosujemy ją w nadmiarze. Mówimy o tym, że sól zatrzymuje wodę w organizmie, obciąża nerki, obciąża serce, może spowodować nadciśnienie. I to jest prawda. Nadmiar soli szkodzi. Jak każdy nadmiar. Natomiast ogólnie sól jest nam potrzebna. Jest ważna dla naszego organizmu. O tym, na ile pozytywnie na niego wpływa i jak prawidłowo stosować sól do wewnątrz, żeby nam nie szkodziła, a wręcz była dla nas lekiem, to my porozmawiamy w innych nagraniach. Dlatego subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dziś skupimy się... Na trzech bardzo ważnych sposobach stosowania soli, można powiedzieć, takie zabiegi zewnętrzne, żeby tego śluzu z organizmu się pozbyć. Pozbyć się go przede wszystkim z górnych dróg oddechowych. Trzy sposoby, jeden z których możecie Państwo w ogóle nie wiedzieć, bo niestety jest całkowicie zapomniany, a jest tak skuteczny, wręcz magiczny. I dlatego od tego właśnie sposobu chcę zacząć. Ten sposób to jest robienie okładów, ciepłych okładów z pewnego roztworu soli, który się przykłada pomiędzy łopatkami i pomaga usunąć stany zapalne w oskrzelach i w płucach, pomaga uwalniać zalegający śluz. Poleca się przy kaszlu zarówno suchym, jak i mokrym. Jak taki okład trzeba zrobić? Przede wszystkim będzie nam potrzebny odpowiedni roztwór. Na pół litra wody jest nam potrzebne półtorej łyżki soli kuchennej. Następna rzecz, temperatura wody. Temperatura wody powinna być około 60 do 70 stopni. Gorąca woda, ale nie wrzątek. Rozmieszać trzeba sól w wodzie i następnie... Nawilżyć mniej albo gazę, albo bawełnianą tkaninę. Jeżeli gaza, to co najmniej 8 razy złożona. Jeżeli tkanina, to przynajmniej te 4 warstwy musi być, bo musimy mocno nasączyć solą ten materiał, delikatnie go odcisnąć, żeby nie całą wodę wycisnąć, żeby był bardzo mokry. I przyłożyć między łopatkami. Następnie trzeba przykryć jakimś materiałem przywiewnym absolutnie zabronione przykładać jakiś papier pergaminowy albo folię. To musi oddychać. I później można to zabandażować, jakby owinąć całe ciało w taki sposób, żeby po prostu przemocować ten okład. I zostawić go trzeba na 8-10 godzin. Dlatego najczęściej takie okłady wykonuje się przed snem. Rano ściągamy to, naszą gazę lub nasz materiał trzeba dokładnie wyprać, wysuszyć i na wieczór wykorzystać powtórnie. Takich zabiegów zwykle się robi, w zależności oczywiście od stanu chorego, od tego, jaki jest problem, natomiast takimi cyklami, minimalny cykl to jest 7 dni stosując codziennie albo 14 Albo 21. Wygląda na to, że to jest taka bardzo prosta metoda. Po prostu odpowiedniej koncentracji sól, ciepły musi być ten roztwór, no i gruba warstwa materiału przykładana na długi czas bo 8-10 godzin. Natomiast to jest bardzo istotne, żeby te wszystkie punkty były w odpowiedni sposób zrobione. Bo jeżeli będzie za słaby roztwór soli, po prostu nie zadziała. Jeżeli będzie za mocny, może też zaszkodzić. Po pierwsze, sól podrażnia skórę. Natomiast też ona jako taki produkt osmatyczny, ona wyciąga też różne płyny z organizmu, on tak działa, może nawet powodować krwiaki pod skórą i Jeżeli ktoś zużyje zbyt mocną koncentrację soli. Dlatego te wszystkie punkty Wam wymieniłam. Natomiast są jeszcze inne sposoby, oprócz takich okładów, które już są bardziej znane, ale też są bardzo skuteczne. Na przykład to, co jest znane w medycynie ogólnie, to są płukania, płukania gardła albo płukanie jamy nosowej. Mogą być stosowane przy zapaleniu na śluzówce nosa, przy zapaleniu zatok, no i oczywiście płukania gardla przy zapaleniu gardła, przy kaszlu, przy zapaleniu migdałków. Jeżeli nie ma kataru, gardło nie boli, ale jest kaszel, obowiązkowo trzeba płukać gardło. Pamiętajmy, że nasz organizm to jest całość. Że śluzówka się zaczyna w jamie ustnej, ale idzie też do całego naszego układu pokarmowego, też do naszych dróg oddechowych. Początek jest tylko w jamie ustnej, ale to jest całość, to jest cała wyściółka naszego ciała od wewnątrz i trzeba regenerować cały organizm przynajmniej tak jak my możemy to zrobić w domu. Po prostu poprzez płukanie, usuwając stany zapalne w gardle, my powodujemy, że też stan zapalny znika w głębszych odcinkach górnych dróg oddechowych. Dodatkowo sól sama w sobie oprócz tego działania. Bakteriobójczego, takiego grzybobójczego, które tak naprawdę znamy, znamy go doskonale, no bo przecież w kuchni sól używamy do konserwacji produktów spożywczych. Dlaczego? No bo ma to działanie bakteriobójcze, ale ma ona też działanie wirusobójcze, dlatego stosuje się profilaktycznie w sytuacjach, kiedy ogólnie wokół nas za dużo ludzi choruje, kiedy jest taki okres wzmożonej zachorowalności, albo jeżeli ktoś zachorował u nas w domu. Żeby nie dopuścić do namnażania się wirusów na naszych śluzówkach, nie dopuścić do rozwoju choroby, profilaktycznie jamy usną płuczemy. Dodatkowo sól roztwór soli usuwa obrzęki. I dlatego, nawet jeżeli ktoś nie ma kataru, ale nos nie oddycha prawidłowo, albo robimy przemywanie nosa, albo nawet takie płukanie gardła, też będzie bardzo skuteczne i też pomoże usunąć obrzęki na śluzówce nosa. Może kogoś zdziwi, ale myślę, że większość ludzi też wie, że na przykład nasze drogi nosowe są połączone z drogami słuchowymi. Jeżeli ktoś nie dosłyszy albo często mu zatyka uszy, i to z powodu tego, że ciągle występuje jakiś obrzęk, jak najbardziej płukanie gardła i przemywanie nosa. Pomoże, żeby te obrzęki usunąć. Natomiast jak, jaki roztwór wykorzystać, tak? Jaka koncentracja tej soli powinna być, bo to ma ogromne znaczenie. To, co mówiłam przy skórze, no to tym bardziej przy śluzówkach. Jeżeli będzie za mocna koncentracja, to zamiast tego, żeby nam pomóc, żeby ulżyć, to jeszcze bardziej te śluzówki może podrażnić. I teraz, jeżeli chodzi o gotowe roztwory, które my możemy kupić w aptece, to jest roztwór 09 Izotoniczny albo roztwór 3% to jest taki Hipertoniczny roztwór. I jeden i drugie mogą być używane jedynie, że do płukania nosa i zatok jednak używa się słabszego roztworu. Rzadko się poleca ten mocniejszy. Natomiast do płukania gardla jak najbardziej hipertoniczny 3% roztwór można zakupić gotowy i wykorzystać. Jeżeli ktoś chce zrobić w domu taki roztwór, oczywiście można. Tylko jak to zrobić i jakie proporcje trzeba wykorzystać, ile soli musimy użyć. No to właśnie, jeżeli chcemy zrobić roztwór 0,9, to na taką szklankę 200 ml ciepłej wody powinniśmy dodać 1 trzecią łyżeczki soli kuchennej. 1 trzecią to będzie gdzieś około 2 gramów, bo jeżeli weźmiemy całą łyżeczkę, no to będzie 6 gramów około soli i na szklankę wody da nam to roztwór hipertoniczny, ten do płukania gardla. Także jeszcze raz powtórzę, do płukania nosa roztwór 0,9, do płukania gardla roztwór 3% dla osób dorosłych. Dla małych dzieci... Też się wykorzystuje słabszy roztwór 0,9, to znaczy 1 trzecia małej łyżeczki na szklankę wody, jak również dla osób, które mają bardzo wrażliwą śluzówkę, które mają alergię albo śluzówka jest bardzo wysuszona, to wtedy rzeczywiście słabszy roztwór soli stosujemy. Oprócz płukania jamy ustnej i zatok możemy też wykorzystać inhalację. To jest trzeci sposób na zastosowanie soli. Ale też na różne sposoby te inhalacje można robić. Takie inhalacje gorące, kiedy jest ostry stan zapalny, kiedy jest kaszel, katar, zatkany nos, to my możemy robić w taki sposób. Miska z gorącą wodą, wodą, wsypujemy tam sól, nakrywamy się ręcznikiem i po prostu oddychamy. Albo pamiętacie inhalację z ziemniakami, kiedy my ugotujemy ziemniaki w mundurkach i później możemy je posypać z góry solą i oddychać nad tymi oparami ziemniaków gotowanych i soli, lub po prostu obierki z ziemniaków ugotować, posypać z góry, już później odsadzone solą i też nad tą parą oddychać. Natomiast ogólnie można też robić, szczególnie przy stanach takich przewlekłych albo profilaktycznie, takie inhalowanie się naturalne. No jasna sprawa, takim jednym z rodzajów inhalowania się to jest morze. Po prostu spacerować brzegiem morza, oddychać tym morskim powietrzem, tylko że nad morzem nie każdy mieszka. Jeżeli nawet wyjeżdżamy, to na pewno rzadko, a inhalowanie się takie w razie potrzeby my możemy uzyskać, jeżeli skorzystamy z zabiegów w grotach solnych. Groty solne ostatnio zrobiły się też dość popularne i w każdym takim większym mieście grotę solną można znaleźć. I zobaczcie Państwo, zwykła sól kuchenna. Nie trzeba szukać jakichś skomplikowanych sposobów na to, by pomóc swojemu organizmowi. Sól zawsze mamy pod ręką. Oczywiście można też wykorzystać w wielu sytuacjach sól morską, sól z Morza Martwego, sól himalajską, kłodawską i tak dalej. Właśnie o jednej z takich soli mówiłam w innym nagraniu. Bardziej tam się skupiłam na pomocy naszemu układowi kosnomięśniowemu, także że, jeżeli Was ten temat interesuje, sięgnijcie po to nagranie. Ale ogólnie, w takich sytuacjach, kiedy nie masz nic pod ręką, nie masz takiej soli w domu, bo ci się skończyła, bo robiłeś dużo kąpieli i nagle czujesz, że coś cię bierze jakiś katar, jakieś drapanie w gardle ważne jest, żeby zadziałać jak najszybciej. Nie czekać, że może samo przejdzie. Na pewno samo przejdzie, tylko trzeba temu pomóc. Od razu zrobić sobie płukanie gardła lub jakąś inhalację. Na pewno któryś z tych sposobów, o których dziś mówiłam, Państwo znacie i stosujecie. Jestem bardzo ciekawa, który. Napiszcie bardzo proszę w komentarzach. Jestem też ciekawa, czy mam rację, że tą metodą, metodę taką jak okłady soli między łopatkami na stany zapalne oskrzeli i zapalenie płuc wiele osób nie znało. Jeżeli tak, też będę Wam wdzięczna za Wasz komentarz. A ja bardzo dziękuję za uwagę dziś i do zobaczenia w kolejnych wideo. Z Wami była Natalia Samaryc. Życzę Państwu dużo, dużo zdrowia.